Witam serdecznie. Zarówno macOS X, jak i Linux zawierają w sobie tak zwane hasło zabezpieczeń, które podajemy w trakcie oczywiście instalacji naszych systemów. To hasło zabezpiecza nasz system, ale również wymusza na nas to, żeby podać to hasło w trakcie na przykład wykonywania jakichś takich bardziej zaawansowanych operacji, jak na przykład zainstalowanie aktualizacji do naszego systemu. No i różne takie właśnie sprawy bardziej zaawansowane, że tak powiem, administracyjne. Natomiast oczywiście, kiedy to hasło wpadnie w niepowołane ręce, może doprowadzić do niezłego zamieszania, a także do wielu, wielu zmian naszego systemu, którego tak naprawdę możemy nie poznać. Natomiast jest na to pewien sposób. W dniu dzisiejszym pokażę Wam, kochani, jak stworzyć tak zwany dysk szyfrujący z poziomu oczywiście Maca, który jest zaszyfrowany hasłem. Aby tego dokonać, wchodzimy sobie w idź narzędzia i przechodzimy do narzędzie dyskowe. Kiedy nam się otworzy nasze narzędzie dyskowe, klikamy na nowy obraz. W nowym obrazie podajemy nazwę naszego obrazu. Nazwijmy go tajny dysk. Tak sobie wymyśliłem. Następnie tutaj możemy sobie, gdzie jest nasza wielkość, możemy sobie możemy sobie przydzielić wielkość. 40 mega, 100 mega bądź 500 mega. Ja przydzielę mu 100 megabajtów. I tutaj w formacie zostawiamy to bez zmian, natomiast w szyfrowaniu nadajemy mu albo 128-bitowe AES, które jest zalecane, albo 256-bitowe, które jest bezpieczniejsze, ale wolniejsze. Ja polecam to drugie. No i oczywiście klikamy na utwórz. W tym momencie musimy nasz tajny dysk, że tak powiem, zabezpieczyć hasłem. Więc ja go sobie w tym momencie zabezpieczam hasłem i kiedy klikniemy na OK, aha, jeszcze ważna, istotna rzecz, nie klikamy, aby pamiętał hasło w moim pęku kluczy, więc to odznaczamy, klikamy na OK i w tym momencie tworzy nam się obraz tajny dysk, czyli nazwa tego dysku, który właśnie ja sobie wymyśliłem. Wy sobie możecie nazwać to, jak Wam się żywnie podoba, że tak powiem. No i w tym momencie tworzy nam obraz tajnego dysku. Zwróćcie uwagę, że tutaj poniżej wyskoczył nam na samym dole nasz obraz dysku, czyli właśnie tego tajnego dysku, do którego możemy sobie wejść i w tym tajnym dysku możemy sobie na przykład utworzyć nowy katalog. Coś skopiować, prawda? Możemy sobie tu coś skopiować. Na przykład. O, proszę bardzo. Możemy sobie po prostu tutaj robić, co nam się żywnie podoba. Natomiast na czym polega całe to nasze zabezpieczenie? Jeżeli sobie, moi drodzy, tutaj wysuniemy ten nasz dysk, prawda, mamy tutaj coś takiego jak wysuń tajny dysk, to dysk nie będzie aktywny. A w momencie, w którym klikniemy dwa razy na tajny dysk, będziemy musieli podać nasze hasło do tego naszego dysku. Po podaniu hasła, które znamy tylko oczywiście my, tajny dysk jest już dodany. I w momencie, w którym tutaj przejdziemy sobie z powrotem do narzędzia, a także dysku, tutaj narzędzie dyskowe, mamy z powrotem nasz obraz dysku, w którym, jak go sobie otworzymy, no to to, co żeśmy sobie skopiowali, jest sobie bezpiecznie zachowane, że tak powiem. Natomiast ten nasz tajny dysk
jest tutaj również widziany z poziomu oczywiście naszych dysków. Czyli możemy również właśnie dostać się do niego w taki sposób. Możemy go sobie również otworzyć, no i takim oto sposobem dostać się do naszego dysku. Mam nadzieję, że mój poradniczek Wam się oczywiście spodobał. No i tradycyjnie czekam na Wasze komentarze, a także opinie. Natomiast w dniu dzisiejszym odnośnie właśnie Maca byłoby to na tyle. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.